tego sąd zakreśla termin miesięczny na podjęcie przez stronę pertraktacji ugodowych co do sposobu zakończenia tego sporu, sposób, powiem szczerze, no mediacyjny. Sądzę, zastanawiam się nad skierowaniem stron do mediacji, ale ponieważ Państwo sobie nie życzą, to takie postępowanie nie odniosłoby rezultatu. I poinformowanie sądu w terminie 7 dni o wynikach tych pertraktacji pod rygorem uznania przez sąd, że nie odniosły one rezultatu. Zgodnie z treścią artykułu 3 KPC jest Pani obowiązana dawać sądowi, przedstawiać sądowi wszystkie okoliczności zgodnie z istniejącym stanem rzeczy. Sąd nie przesłuchuje Panią w trybie przesłuchania stron za znanie prawdy, za pełnię prawdy. Tutaj nie ma wyboru odpowiedzialności karnej, niemniej jednak przed sądem należy podawać wszystkie okoliczności zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Pierwsze mi wyjaśnię. No to wyjaśnię, wyjaśnię. Proszę Pani, Pani wskazała, że Pani jest etnografem. Jak długo zajmuje się Pani w ogóle problemem, problematyką kultury żydowskiej? Ćwierć wieku. Mhm. Pierwszy artykuł na ten temat napisałam już lat 16, więc nie chyba dłużej. Mhm. Jestem Pan? Też, przepraszam, myślę, że osób, które mają taką biegłość języka jidysz, jaką ja posiadam, jest w Polsce tyle, co palców u jednej ręki. Mhm. Proszę Pani, Pani publikuje swoje przemyślenia, swoje idee, gdzie konkretnie? Oprócz tych publikacji, oczywiście zredagowanych na piśmie. Czy to są moje przemyślenia? To znaczy piszę artykuły głównie w redagowanym przeze mnie kwartalniku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, ale też w innych pismach, również naukowych. Jeśli chodzi o publikację, której autorstwo Pani kwestionuje, to, bo Pani wskazuje na to, że niektóre nazwy zostały wprost zaczerpnięte z Pani publikacji, czy Pani jest w stanie powiedzieć, z czego wynika Pani konstatacja co do tego, że rzeczywiście tu w tej publikacji zaczerpnięto wyłącznie z Pani publikacji, a nie zainspirowano się Pani dziełami, pisząc ten spacerownik po żydowskiej w Warszawie. Tutaj dokonano jakby skopiowania treści sprowadzonej przeze mnie strony warsze.org.pl. Czasami są to cytaty 1:1 łącznie ze skopiowaniem interpunkcji z tej strony. Poza tym, tak jak to zostało wykazane w pozwie, szereg autorów, z których cytaty są tutaj przedstawione w spacerowniku, po raz pierwszy było spolszczonych przeze mnie. Przetłumaczonych z języka jidysz na język polski. Nikt wcześniej na tych autorów się nie powoływał. Dopiero ja to zrobiłam po raz pierwszy właśnie na portalu warsze.org.pl, który zresztą miał służyć, miał być taką platformą współpracy i gromadzenia wspólnie wiedzy. Dlatego tworząc ten portal, właśnie spodziewałam się tego, że osoby, które zupełnie inaczej wykorzystały te treści, będą jakby wspólnie, że będziemy tworzyli te treści. Dlatego też uważam, że te tłumaczenia, które były na stronie warsze.org.pl, mają charakter no w zasadzie taki roboczy i nie były przeznaczone do publikacji książkowej. Pani powiedziała, że Pani myślała, że będzie się odbywało w formie współpracy. Tak, że będzie to platforma, dlatego że chociażby tak jak redaktor Jerzy S. Majewski powiedział na promocji spacerownika w Gazecie Wyborczej w październiku 2014 roku, sam powiedział, że są trzy bramy do poznawania żydowskiej Warszawy. Pierwsza to jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, różne takie dokumenty hipoteczne, archiwalne. Wtedy będą Państwo mogli wpuścić osoby, które chcą wejść. Także tam jakby powiedział o trzech bramach do poznawania żydowskiej Warszawy, o ile dobrze pamiętam, to właśnie były badania jakichś ksiąg hipotecznych, wspomnienia, literatury, no i właśnie jako trzecią bramę wymienił stronę warsze.org.pl, przy czym nie powiedział, czyja to jest strona i kto ją prowadzi, także sam przyznam, że tą trzecią bramą do poznawania żydowskiej Warszawy jest strona warsze.org.pl. A kto konkretnie prowadzi tą stronę, ten blog?
Tą stronę internetową ja jestem inicjatorem, pomysłodawczynią i redaktorem naczelnym tej strony. Chodzi o zrobienie zdjęć, to Państwo wiedzą, że jeżeli chodzi o prasę, to może ona robić, natomiast tutaj generalnie rzecz biorąc, chyba że Pan jest z prasy. Tak, Pan jest tak, dobrze. Także ja to prowadzę, natomiast robię to w ramach pracy w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Proszę Państwa, Pani wskazywała na to, że właśnie są pewne określenia, które zostały spolszczone, ale Pani też wskazywała na to, że są pewne określenia używane w stosunku do osób zamieszkujących w terenie Polski, narodowości żydowskiej, które Pani używa jako oryginalne. Tak, na przykład górscy hasydzi, czy górski cadyk. Chodzi to o cadyka, dynastię cadyków z góry Kalwarii. I to jest widzisz Gerer Lewej, Gerer Sidim, ale to nigdy nie było spolszczone. I ja po prostu jestem osobą, która pisze, że to są górscy hasydzi i górski cadyk. I tak na przykład w Spacerowniku to jest też tak w tym sensie użyte. To jest moje własne określenie, które sobie sama wymyśliłam. Czy ktokolwiek inny z autorów publikacji na temat kultury żydowskiej w Warszawie, posługiwał się takim określeniem? Nic o tym nie wiem. Ja po raz pierwszy zastosowałam to określenie. Pani wskazuje również na to, że ten drugi rodzaj naruszenia to naruszenie Pani praw związanych z prawem do utworu zależnego, czyli prawem do tłumaczenia. Niemniej jednak w tej publikacji znajdują się przywołania Pani tłumaczeń. Sąd wskazał, jest różnego rodzaju dystynkcji. Przy czym Pani upatruje naruszenia Pani prawa do autorstwa tłumaczeń? I jeszcze sąd chciałby zapytać, w czym Pani upatruje tego, że te tłumaczenia zawierają element takiej oryginalności, piękna twórcy, tego, co jest tylko Pani? No, każde tłumaczenie jest dziełem twórczym, jest też tłumaczeniem interpretującym. Jeżeli ktoś zna język jidysz, a szczególnie język na przykład wspomnień z okresu międzynarodowego, wie, że praca tłumacza nie polega tylko na mechanicznym przetłumaczeniu czegoś z jednego języka na drugi, ale zawiera również element opracowania, jeżeli chodzi o pisownię nazwisk, nazwę miejscowości, które na przykład widzisz się zupełnie inaczej nazywają niż po polsku. Trzeba też wiedzieć, jaka to jest na przykład miejscowość, na przykład Amszynów, co to jest po polsku. No i na przykład nazwy instytucji, nazwy jakieś urzędowe, państwowe. To jest w języku jidysz wpisane w tych wspomnieniach bardzo niestarannie i tłumacz musi odszukać, o co tutaj tak naprawdę chodzi, żeby to przełożyć na język polski, żeby to miało ręce i nogi. Proszę Pani, Pani dochodzi w tym postępowaniu nie tylko środków niemajątkowej ochrony, czyli przeproszenia, określonych oświadczeń, ale też dochodzi Pani zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie określone zostało Panią, pamięta Pani na jaką kwotę? 45 tysięcy. Wyjaśnienia przez pełnomocnika nie zostały przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego. Być może zostanie on w przyszłości znowelizowany. Niemniej jednak na chwilę obecną na gruncie legislacji takie wyjaśnienia są niedopuszczalne. Zwracam Pani uwagę, proszę nie odpowiadać Pani. Ale czy Pani pamięta? Może Pani nie pamiętać? Prawdę nad stroną finansową tym tak bardzo się nie przejmowałam, jak innymi aspektami tej sprawy. Przede wszystkim tym, że została wykorzystana moja praca i moja dobra wola dzielenia się wiedzą. Była to moja praca długoletnia, która też spowodowała nieprzyjemną sytuację u mnie w pracy, dlatego że ten projekt miał służyć również promocji gminy żydowskiej, która zajmuje się również ochroną dziedzictwa niematerialnego Żydów, a więc kultury, języka Żydów polskich, zwłaszcza Żydów warszawskich. I ten portal miał swój nadany kierunek rozwoju, miały być robione wycieczki, miała być robiona publikacja taka jak Spacerownik i cała ta wiedza została wykorzystana nie tylko w Spacerowniku, ponieważ Muzeum Żydów Polskich notorycznie od 4 lat korzysta z tego portalu, tworząc różne swoje
swoje inicjatywy, czy to są wystawy, czy to są wycieczki. Nawet jak na tym portalu, ja robiłam tam zawarłam takie wideonotacje z dawnymi mieszkańcami żydowskiej Warszawy, to również Muzeum Żydów Polskich z tego skorzystało, o czym ja się dowiaduję w ten sposób, że jedna z bohaterek tych wideonotacji mi powiedziała w zeszłym roku: Pani Aniu, jak to dobrze, że Pani nagrała ze mną ten wywiad, bo wszyscy moi znajomi mogą oglądać Muzeum Żydów Polskich. Także muzeum od dawna notorycznie wykorzystuje te treści w sposób, z którego nie jestem zadowolona ani ja, ani gmina żydowska. Tutaj nie mogę się wypowiadać w imieniu mojego pracodawcy, ale wiem, że przewodnicząca gminy odbyła rozmowę bodajże w sierpniu 2014 roku z dyrektorem Muzeum Żydów, niejakim Stolą, i on obiecał, że takie sytuacje się nie będą więcej powtarzały, i kilka tygodni po tej rozmowie ukazał się spacerownik. Mhm. Ale stąd chciałbym zapytać o takie Pani poczucie krzywdy. Co było dla Pani krzywdą? Z czym się wiązało naruszenie Pani praw takich osobistych, najbardziej wartości dla Pani najbardziej? Dlatego, że te wszystkie treści, które ja robię, jestem w to głęboko zaangażowana osobiście. Pewne tematy i pewne osoby przeze mnie są wprowadzone w ogóle do informacji w języku polskim, przede wszystkim Hillel Zeitman i Takali, że jestem w kontakcie z rodzinami tych osób, które swoje wspomnienia w jidysz pisały i które ja przetłumaczyłam na język jidysz. Niektóre z tych osób są wykreślone z polskiej historiografii, jak chociażby Hillel Zeitman. Muzeum Żydów wykorzystuje moje tłumaczenia Hillela Zeitmana, nawet jest to u nich na sztandarze w postaci ceglanej mezuzy przy wejściu. Tymczasem Hillel Zeitman jest nieuznawany przez polską historiografię i ja staram się walczyć o dobre imię Hillela Zeitmana, a Muzeum Żydów w tym wcale mi nie pomaga, wręcz przeciwnie, tylko wykorzystuje cytat mój z Zeitmana, a na przykład Zeitman jest autorem dziennika wielkiej wartości historycznej z warszawskiego getta. Nie może ten dziennik wyjść po polsku, wydany przez instytucje naukowe, ponieważ co instytucja, która chce to wydać, zwraca się do tak zwanego autorytetu, to ten autorytet mówi, że Zeitman to jest fantasta i sobie wystał wszystko z palca. A muzeum nawet o tym nie wie i sobie bierze takiego Zeitmana na sztandar, tak? Ale ja bym chciała, żeby Pani powiedziała o swoim poczuciu krzywdy. No więc to moje jest to poczucie krzywdy, ponieważ ja nad tym pracowałam w dobrej woli przez ileś lat, również sprowadzając za własne pieniądze bardzo drogie książki z zagranicy. W dobrej wierze to udostępniałam, myśląc, że osoby, które są, specjalizują się w tej tematyce, przede wszystkim redaktor Jerzy Esmajewski, Muzeum Żydów, że się przyłączą do tego i że będziemy wspólnie tworzyć te treści. Stało się, jak widać, zupełnie inaczej, skoro się spotykamy na sali sądowej. Moja krzywda trwa od 4 lat, bo tyle trwają naruszenia. Również moja krzywda jest finansowa, dlatego że moi pełnomocnicy pisali wielokrotnie pisma do na przykład Muzeum Historii Żydów, na które nie było żadnej odpowiedzi. Jedna była odpowiedź na jakieś pismo. W odpowiedzi na te pisma to znikały z internetu materiały, które były oparte na mojej twórczości, różne tam filmiki w internecie, po prostu znikały, tak, jakby muzeum nie wiedziało, że ja mam to wszystko zabezpieczone notarialnie. I no, oczywiście jest to też wymiar finansowy, ponieważ mogę wykazać się fakturami za usługi prawne na 30 tysięcy złotych i to jest również moja strata. Również moja strata jest taka, że ponieważ tak jak mówiłam, dla mnie miały charakter roboczy te materiały wykorzystane na portalu, to, że one funkcjonują pod moim nazwiskiem, bez mojej wiedzy i zgody, również jakoś narusza moje dobre imię jako tłumacza języka jidysz, ponieważ tak jak mówię, są to tylko tłumaczenia robocze. Zwykle zdarza się tak, że ktoś tu, na przykład w internecie prowadzi blog, nie wiem, podróżniczy, kulinarny i czasami to zamienia na książkę, prawda? Ale to nie jest jeden do jeden z internetu, tylko to musi być zweryfikowane, zredagowane, opatrzone aparatem naukowym i dopiero to się zamienia na książkę. Ja tych tłumaczeń bym w tej formie w mojej książce nie użyła, a tutaj zostały one w ten sposób użyte bez mojej wiedzy i zgody. No i jeszcze jest taka sprawa, że oczywiście Muzeum Żydów
starało się mnie skłócić z moim pracodawcą, używając różnego typu szantaży. To nie jest związane z... Ale to jest moja krzywda, tak? Dlatego, że ja pracowałam dla gminy żydowskiej. Pan nagrywa i jest dziennikarzem. Tak. Dobrze, dziękuję. Ja pracowałam dla gminy żydowskiej i pracuję nadal i powinna mieć satysfakcję z tego projektu, który robię. Przez to, co zrobiło Muzeum Żydów, notorycznie korzystając z tych treści, od 3 lat nie publikuję żadnych nowych treści na tym portalu. Cokolwiek się ukaże, jakby no, zamiast mieć satysfakcję z tego, co robię, to zawsze to jest między mną a moimi przełożonymi właśnie dyskusja, prawda, co Muzeum Żydów robi z tym, co my wytwarzamy. Ja swoją wiedzą i gmina finansując moją działalność. I na przykład po wydaniu spacerownika był ogłoszony spacer po Grzybowie. Miał być prowadzony przez redaktora Jerzego Esmajewskiego, a akurat ja też w tym czasie, w ramach moich obowiązków, zorganizowałam dokładnie spacer po Grzybowie. I oczywiście swój spacer musiałam odwołać, tak, bo bym się spotkała na tymże Grzybowie ze spacerem Jerzego Esmajewskiego, który pewnie by moje treści przez magafon ogłaszał. No więc to jest jakaś, prawda, no, paranoja, tak? Sąd postanowił odroczyć publikację w przedmiocie wniosku o uchylenie zabezpieczenia, jak również w przedmiocie złożonego w zażaleniu wniosku o uchylenie postanowienia i w trybie artykułu 395 KPC, nie wątpię, wyznaczyć termin publikacji na dzień. Proszę Państwa, 20 października 2016 roku na godzinę 15.30. Niestety sąd nie poda dzisiaj numeru sali, bo w tym dniu nie ma sesji, natomiast o numerze sali będzie można dowiedzieć się w ramach portalu internetowego na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w pokój 525, jak również na elektronicznej bokandzie. Czyli powtarzam, 20 października, godzina 15.30, sala 525. To jest taki najbardziej optymalna możliwość dowiedzenia się o sali, w której będzie odbywała się publikacja w tym przedmiocie. Jeśli chodzi o dalsze postępowanie w tej sprawie, to celem kontynuowania postępowania dowodowego sąd postanawia rozprawę odroczyć. Jak już sąd wskazał, w pierwszej kolejności będzie sąd dokonywał ustaleń na podstawie osobowych źródeł dowodowych, a następnie rozważy konieczność dopuszczenia w tej sprawie, i tu jest alternatywnie formułowany przez stronę wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii lub instytutu. Ja, ponieważ wiem, że jest wielki problem z osobami, które mogłyby wykonać opinię, poprosiłabym jednak o sprecyzowanie, który instytut lub który biegły może w tej sprawie wykonać opinię. I prosiłabym o złożenie propozycji przez stronę w tym zakresie. Mamy co prawda biegłych, którzy dokonują opinii, ale ponieważ pani zajmuje się bardzo wąską działką, kulturą żydowską i tłumaczeniami w zakresie języka jidysz i powołuje się na naruszenie oryginalności pani dzieła, to zwracam uwagę, że w tym zakresie będzie bardzo trudno wskazać jakąkolwiek osobę, która mogłaby wykonać opinię. Dlatego jeżeli instytut, to który instytut poproszę o wskazanie, lub jeżeli biegły, to też prosiłabym o wskazanie biegłego, który w tym zakresie mógłby wykonać opinię. Sąd ma obowiązek zawsze zapytać strony i przeprowadzić w tym zakresie dyskusję na temat ilości biegłych, które powołuje, i ma obowiązek też ustalić z Państwem, kto powinien wykonać, jak który z instytutów powinien wykonać w tym zakresie opinię. Także to nie jest coś, co przekracza ramę kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli Pani jest zdziwiona co do tego, to z całą pewnością sąd tutaj nie narusza procedury cywilnej. Proszę Państwa, rozprawa odlega odroczeniu celem kontynuowania postępowania dowodowego. Termin rozprawy zostaje wyznaczony w tej sprawie na styczeń 2017 roku.
Obecny sąd uznaje za powiadomionych o terminie. Na termin są wezwie w charakterze świadka pana Jerzego Majewskiego. Na termin sąd wezwie również świadków, których wskazała strona powodowa, panią Joannę Korzeniowską i panią Martynę Majewską. Do stawiennictwa osobistego celem przesłuchania, rygornie stawiennictwa z artykułu 274 sąd może wówczas skazać na karę porządkową grzywny. Nie chciałby sąd stosować możliwości skorzystania z przymusowego doprowadzenia, tak się z reguły nie zdarza. Za dzisiejsze stawiennictwo dziękuję.